Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Andrzej Duda ponownie narzuca ton kampanii prezydenckiej. Rodzina, praca, bezpieczeństwo i dialog to cztery filary programu wyborczego, który dziś zaprezentował. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski wyszedł do społeczeństwa z inicjatywą zawarcia umowy, którą wypełni, gdy zostanie prezydentem. Andrzej Duda jako pierwszy kandydat na prezydenta Polski zaprezentował swój program. To nie była klasyczna prezentacja, ale rodzaj umowy z wyborcami. Opiera się ona na czterech filarach, którymi są rodzina, praca, bezpieczeństwo i dialog. Dzisiaj w Polsce mamy władzę, która boi się silnych, ale nie waha się uderzyć w najsłabszych. I to jest to, co wymaga wielkiej zmiany. Nasz polski dom, bo Polska jest naszym wspólnym domem, wymaga dzisiaj gruntownej naprawy. Umowa programowa zawiera m.in. powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, dostępne i bezpłatne przedszkola, a także wybór dla rodziców, czy posłać dziecko do szkoły w wieku 6 czy 7 lat. W umowie jest wpisana możliwość konsultacji programów szkolnych z rodzicami. Andrzej Duda chce cofnąć reformę emerytalną, podnoszącą wiek emerytalny do 67 lat. To była wielka niesprawiedliwość. Wielka niesprawiedliwość, która nigdy nie powinna była być zaakceptowana przez prezydenta Rzeczypospolitej. Zobowiązał się, że przedstawi program Polska Mój Dom, dający preferencje młodym przedsiębiorcom oraz wsparcie dla tych, którzy chcą otworzyć własną działalność. Zapowiedział powstanie przy prezydencie ciał doradczych Narodowej Rady Rozwoju i Rady Przedsiębiorczości, która zaraz zacznie pracować nad tym, jak uprościć system podatkowy, jak ułatwić życie przedsiębiorcom. Andrzej Duda zamierza bronić polskiego złotego, mówi nie dla euro. Rolnikom obiecał projekt ustawy ograniczającej możliwość sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Zadeklarował prowadzenie aktywnej polityki zagranicznej. Wskazał również na potrzebę budowania naszej niezależności energetycznej. Andrzej Duda zwraca się tym programem bezpośrednio do obywateli, mówi europoseł Jadwiga Wiśniewska. Chcę pokazać, że rozpoznał, co jest dzisiaj Polakom potrzebne i zwraca się do nich. I prosi o głos, dlatego że przyszłość Polski zaczyna się dzisiaj. Umowa Andrzeja Dudy ma jednak jeden warunek, zauważa politolog dr Agnieszka Łukasik-Turecka. Gro postulatów można by zrealizować, gdyby rzeczywiście za chwilę w następnych wyborach parlamentarnych PiS uzyskałby większość, tak? Mógłby rządzić. Na koniec swojego wystąpienia Andrzej Duda oficjalnie podpisał umowę programową. To nie powinien być koniec, wskazuje politolog dr Grzegorz Tokarz. To jest bardzo dobry pomysł, tylko dobrze byłoby, gdyby o tym, że on podpisał takową umowę, dowiedziała się większość Polaków. Podpisane dziś założenia programowe w trakcie kampanii będą rozszerzane i prezentowane przez kandydata, m.in. na spotkaniach z wyborcami. Dotychczas odbyło się ich ponad 100. Specjalna broszura z podpisaną umową ma być ogólnodostępna, zapowiada Mariusz Błaszczak. Jest takie właśnie założenie, żeby ta broszura dotarła do jak największego grona odbiorców. Kancelaria urzędującego prezydenta uznała umowę programową Andrzeja Dudy za plagiat, bo to Bronisław Komorowski przed 5 laty mówił o rodzinie, konkurencyjnej gospodarce, bezpieczeństwie militarnym i dialogu. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, prezydent nie może mieć wyłączności na używanie słowa rodzina, bezpieczeństwo i dialog. Sam prezydent gościł dziś w Białymstoku. Ja nic nie zamierzam udawać. Nie zamierzam odgrywać żadnej roli, żadnej sceny, żadnego teatru. Skarżył się, że w Polsce kampania jest zbyt długa, bo w Japonii, z której wczoraj wrócił, trwa 12 dni. Politolodzy podkreślają, że swoim dzisiejszym wystąpieniem Andrzej Duda kolejny raz wyprzedził konkurentów. Kandydat i jego sztab ma pomysł na kampanię i raczej mam takie wrażenie, w tej chwili to raczej Bronisław Komorowski goni pomysłami kandydata Dudę niż odwrotnie. Prezydent zainaugurował dziś w Białymstoku powstanie Regionalnego Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego. Pomimo napiętego grafiku przedwyborczych spotkań, Bronisław Komorowski znalazł czas, aby odwiedzić Japonię. Prezydent rozmawiał m.in. z premierem Shinzo Abe oraz odwiedził japoński parlament. Podczas oficjalnej wizyty polskiego prezydenta w Tokio nie obyło się bez kompromitujących wpadek.
Bronisław Komorowski spędził w Japonii 2 dni. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z premierem Shinzo Abe. Obaj politycy potępili aneksję Krymu przez Rosję oraz oświadczyli, że sytuacja na wschodzie Ukrainy jest zagrożeniem dla pokoju i stabilizacji na świecie. Komorowski i Abe dyskutowali także o współpracy gospodarczej i polityce bezpieczeństwa. Pragniemy, panie premierze, konsekwentnie w ramach strategicznego partnerstwa wzmacniać współpracę polsko-japońską w obszarze biznesu. W czasie wizyty prezydenta w Japonii nie obyło się bez wpadek. Bronisław Komorowski, zwiedzając japoński parlament, wszedł na fotel dla spikera. Z kolei do towarzyszącego mu szefa BBN-u Stanisława Kozieja, który biegał z telefonem i wszystko fotografował, Komorowski wołał szogunie. Swoim nietaktownym zachowaniem Komorowski wprawił w osłupienie bardzo przywiązanych do protokołu dyplomatycznego Japończyków. Po zejściu z fotela był również bardzo zainteresowany tym, co znajduje się pod pulpitem spikera parlamentu. To nie pierwsza taka kompromitująca wpadka Bronisława Komorowskiego w jego prawie 5-letniej kadencji. Obecny prezydent miał już problemy z ortografią i niewybrednymi komentarzami. Papieża Polaka nazwał Janem Pawłem III. Mówił Jan Paweł III w 97 roku. Jan Paweł II, 3 czerwca. I nie pamiętał też patrona uniwersytetu, na którym gościł. Na Uniwersytecie Stefana Karola Wyszyńskiego. Frankowicze przypominają o swojej bardzo trudnej sytuacji. Dziś protestowali w Warszawie. Kilkaset osób przeszło ulicami stolicy, domagając się reakcji rządu oraz uczciwości ze strony banków. Podobne manifestacje mają odbyć się w innych dużych miastach. Dziś średnia cena franka szwajcarskiego wyniosła 3,88 zł. Protest frankowiczów rozpoczął się przed Pałacem Prezydenckim. Swoje postulaty w formie petycji protestujący zostawili w kancelarii Bronisława Komorowskiego. Domagają się gruntownej zmiany przepisów dotyczących kredytów hipotecznych. Chcą ograniczenia egzekucji komorniczej tylko do hipoteki, a nie całego majątku dłużnika. Od banków żądają uczciwości i wykreślenia z umów kredytowych niedozwolonych zapisów. Wszyscy frankowicze jasno podkreślają, że nie chcą żadnej pomocy od państwa w spłacie kredytów. Chcą jednak spłacić swoje zobowiązania w takiej wysokości, w jakiej je zaciągnęli. Ponad 500 osób przeszło ulicami stolicy na Plac Powstańców Warszawy, gdzie mieści się siedziba Narodowego Banku Polskiego. Po drodze frankowicze rozklejali swoje postulaty na witrynach banków, w których mają kredyty. Frankowicze z niecierpliwością czekają na pomysły banków, jak rozwiązać sytuację. Zgodnie z zapowiedziami Związku Banków Polskich mają one być przedstawione do 11 marca. Od jutra zaczną obowiązywać nowe dowody osobiste. Nie będą one zawierały informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Zmieni się natomiast fotografia. Będzie ona taka jak ta, która obowiązuje w paszportach. Ważność nowego dowodu to 10 lat od momentu jego wydania. Wyjątkiem są jedynie dowody wydawane dzieciom poniżej 5 lat. Te będą ważne przez 5 lat. Tak jak do tej pory, za wyrobienie dowodu nie trzeba będzie uiszczać opłaty. Dużym ułatwieniem będzie możliwość złożenia wniosków o wyrobienie i odbiór dowodu. Będzie można tego dokonać w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Wniosek będzie można złożyć również drogą elektroniczną, logując się na platformie ePUAP. Już jutro będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe, dlatego zachęcamy do wywieszenia biało-czerwonej flagi. W całej Polsce odbędą się uroczystości i różne wydarzenia upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. Ciekawą propozycją jest bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Odbędzie się on w ponad 80 miejscach w Polsce. Chęć udziału w nim zgłosiło już ponad 20 tysięcy osób. Zapisy wciąż trwają. Wszystkie szczegóły można odnaleźć na stronie internetowej wydarzenia. Fenomenalne jest to, że jest taki oddźwięk, że tak wiele osób coraz więcej wie o żołnierzach wyklętych, a wydaje mi się, że formuła biegu jest szczególnie istotna, dlatego że można dotrzeć w ten sposób nie tylko do osób zainteresowanych historią, nie tylko do osób, dla których żołnierze wyklęci są ważni, ale również do tych, którzy po prostu zajmują się bieganiem i do tej pory nic o tym temacie, o tej problematyce nie wiedzieli.
To kolejne zabójstwo rosyjskiego działacza opozycji. Wczoraj wieczorem tuż obok Kremla został zastrzelony Borys Niemcow, były wicepremier i zadeklarowany przeciwnik Władimira Putina. W związku z zabójstwem swojego lidera antykremlowska opozycja odwołała wyznaczony na jutro marsz protestacyjny w Moskwie przeciwko polityce Władimira Putina i wojnie na Ukrainie. 7 strzałów, w tym 4 celne w plecy. Tak zginął tuż obok Kremla zagorzały przeciwnik Putina Borys Niemcow. Mieszkańcy Moskwy oraz przedstawiciele opozycji od rana składali kwiaty w miejscu śmierci Niemcowa. Był dobrym, otwartym, transparentnym człowiekiem, który poświęcił całe swoje życie dla tworzenia normalnego kraju w Rosji. Bardzo tego chciał. W naszym kraju jest zapotrzebowanie na złość, nienawiść i agresję. Jeśli ginie Borys Niemcow, to zatrzymajmy się i pomyślmy, co będzie dalej. Wstrząśnięci śmiercią Niemcowa są zagraniczni politycy z Niemiec, Francji, Włoch i USA. Jestem tu w imieniu Amerykanów, aby oddać hołd wielkiemu rosyjskiemu patriocie. Do matki Niemcowa telegram kondolencyjny wysłał prezydent Putin. Pisze w nim, że uczynione zostanie wszystko, aby organizatorzy oraz wykonawcy podłego i cynicznego mordu ponieśli zasłużoną karę. Dochodzenie prowadzi Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Obecne dochodzenie opiera się na kilku liniach dowodowych. Morderstwo mogło być prowokacją do destabilizacji sytuacji politycznej w Rosji, a Niemcow mógł stać się ofiarą dla tych, którzy chcą osiągnąć swoje cele polityczne. Zupełnie inaczej twierdzą ci, którzy zebrali się dziś w miejscu śmierci Niemcowa. Podejrzewają, że za wszystkim stoi proputinowska władza. To nie prosto ubójstwo, to terakt. To jest nie tylko morderstwo, to atak terrorystyczny. Oczywiście, że chcą nas w ten sposób przestraszyć. Władza ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co się stało, bo propaganda podsycała nienawiść. Jeśli są tacy, którzy prowadzą marsz antymajdanu i mają wszelką władzę prowadzić kampanię we wszystkich środkach masowego przekazu, to widać, musiało w końcu dojść do tego tragicznego zdarzenia. Zabójstwo Borysa Niemcowa, ikony rosyjskiej opozycji, to znak, że Rosja wciąż używa siły nie tylko do polityki zagranicznej, ale też do wewnętrznej, oceniają eksperci. Powiedziałbym, że to nie jest tylko cios w opozycję, to cios dla całego społeczeństwa rosyjskiego. Dla Rosji, jeśli poglądy polityczne są karane w ten sposób, to ten kraj po prostu nie ma przyszłości. Tuż przed śmiercią Niemcow bardzo mocno krytykował Putina za jego działania wymierzone w Ukrainę. Powinniśmy powiedzieć nie dla tej wojny, powinniśmy powiedzieć wystarczy tej głupoty, trzeba powiedzieć Rosja i Ukraina bez Putina. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zdradził dziś, że Niemcow planował opublikowanie dowodów zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i miał na to twarde dowody. Borys się nie bał, przestraszyli się kaci, to oni go zabili, stwierdził Poroszenko. Władze w Kijowie śmierć Niemcowa uczciły minutą ciszy. 1 marca Niemcow miał poprowadzić wielotysięczny marsz, który miał pokazać, że istnieje inna Rosja, która kocha Ukrainę i uznaje prawa człowieka. Rosja, dla której wolność nie jest pustym dźwiękiem. Dla wolności i demokracji gotów był do poświęcenia własnego życia. Z powodu tragicznych zajść w Moskwie Paweł Musiałek z klubu Jagiellońskiego nie wyklucza jeszcze większej konsolidacji opozycji w Rosji. Borys Niemcow nie był po prostu opozycjonistą, tylko to był jeden z głównych krytyków obozu władzy. Były wicepremier, były minister, osoba znana w Rosji, nie tylko, więc z pewnością to morderstwo będzie miało szerokie reperkusje. Można zadać sobie pytanie, czy w dłuższym okresie czasu nie spowoduje to społecznych reperkusji, nie odbije się to na poparciu społecznym, no i nie zintegruje obecnie jeszcze słabą opozycję do tego, aby bardziej zdecydowanie krytykowała władzę. Pytanie, jak ta śmierć wpłynie na nastroje w Rosji i czy spowoduje wzrost poparcia dla opozycji antyputinowskiej. Misja OBWE potwierdza pierwsze oznaki deeskalacji konfliktu na Ukrainie. W Donbasie wciąż jednak dochodzi do starć między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami.
Porozumienie wypracowane niedawno w Mińsku miało pozwolić na rychłe zakończenie walk na wschodzie Ukrainy. Tak się jednak nie stało, a separatyści odbili z rąk sił bezpieczeństwa miasto Debalcewe. Kolejnym przystankiem na ich drodze miał być Mariupol. Przedstawiciele misji OBWE na wschodzie Ukrainy zapewniają jednak, że walki nieco ucichły. Nie są natomiast w stanie potwierdzić, czy rzeczywiście doszło do wycofania ciężkiego sprzętu. Przez ostatnie dni działania bojowe zostały znacznie ograniczone w całej strefie konfliktu, chociaż oczywiście wciąż słychać strzały w okolicach lotniska w Doniecku, a także nieopodal miasta Mariupol. W ciągu ostatnich dni dostałem także sygnały, że obie strony podjęły kroki w celu zastosowania zobowiązań wynikających z umowy z Mińska. O zaprzestaniu działań wojennych mówią także prorosyjscy separatyści. Ani rząd Donieckiej Republiki Ludowej, ani mieszkańcy tej republiki nie chcą wojny. Wkładamy wszystkie nasze wysiłki, by zakończyć tę wojnę pokojem. Zapewnieniom Zacharczenki przeczą doniesienia z frontu, gdzie zginęło kolejnych 3 ukraińskich żołnierzy. Mieszkańcy wschodniej Ukrainy powoli tracą nadzieję na stabilizację sytuacji. Będziemy jakoś wyżywać. Jakoś będziemy musieli przeżyć, co możemy zrobić. Mamy nadzieję, że to wszystko się skończy. Byłoby lepiej, gdyby mieszkańcy Donbasu żyli w pokoju. Ukraińcy muszą stawić także czoła problemom gospodarczym. W kraju trwa prawdziwa panika. Ze sklepów znikają produkty spożywcze, takie jak kasza, olej, mąka czy sól. Wszystko przez fatalny kurs hrywny. Archidiecezja łódzka będzie miała nowego biskupa pomocniczego. Zostanie nim dotychczasowy rektor archidiecezjalnego seminarium duchownego, ksiądz dr Marek Marczak. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Marka Marczaka, rektora seminarium duchownego archidiecezji łódzkiej, biskupem pomocniczym tejże archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Lentini. Ksiądz dr Marek Marczak urodził się 17 lutego 1969 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1994 roku. W 2004 roku ukończył studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W tym duchu posłuszeństwa i także wiary Pana Boga obecnego w Kościele przyjmuję tę decyzję. Proszę oczywiście wszystkich, którzy są mi bliscy, o modlitwę w mojej intencji. Ksiądz biskup nominat sakrę biskupią otrzyma w sobotę 11 kwietnia w łódzkiej bazylice archikatedralnej. W katedrze w Radomiu wyświęcony został biskup pomocniczy diecezji radomskiej ksiądz Piotr Turzyński. Za swoją dewizę biskupią obrał słowa Kościół Matką, Matka Kościoła. Uroczystościom święceń biskupich przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore. Współkonsekratorami byli ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz ordynariusz radomski, ksiądz biskup Henryk Tomasik. Księży biskupie Piotrze, życzymy dzisiaj, aby jak najwięcej dobrych rąk podtrzymywało Twoje dłonie, wówczas gdy będą wzniesione w modlitwie do Pana Boga. Życzymy, aby wtedy, gdy te ręce będą zmęczone, pojawiły się Weroniki i współcześni Szymoni. Życzymy tego, aby wtedy, gdy Twoje ręce pełne ufności, otwarte, będą skierowane do człowieka, spotykały się z wdzięcznością, zaufaniem i życzliwością. Ksiądz biskup Piotr Turzyński dziękował dziś Bogu za życie, wiarę i powołanie. Prosił jednocześnie wszystkich o modlitwę. Ufam, że nasze drogi ma w swojej opiece Matka Kościoła. Jej zawierzam samego siebie, moje życie, wszystko czym jestem i co posiadam. Proszę wszystkich o modlitwę w mojej intencji, abym wypełnił wolę Bożą. Przed nami droga. Ksiądz biskup Piotr Turzyński ma 51 lat, pochodzi z Radomia. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Jest dyrektorem Rady do Spraw Stałej Formacji Kapłanów Diecezji Radomskiej i dyrektorem Rady do Spraw Życia Konsekrowanego. Biskup nominat jest cenionym kaznodzieją i rekolekcjonistą. Jest zaangażowany w działalność domowego kościoła Ruchu Światło Życie.
I jeszcze na koniec bardzo dobra informacja ze sportu. Polscy skoczkowie Piotr Żyła, Klemens Murańka, Jan Ziobro i Kamil Stoch w konkursie drużynowym zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w szwedzkim Falun. Złoto przypadło Norwegom, a srebro Austriakom. I to wszystko teraz. Na kolejne informacje dnia zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julii Tapszyczka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Nocą w Polsce spadki temperatury do minus 2, minus 1 na zachodzie. W innych regionach przeważnie około 1-3 stopni. Niedziela przyniesie nam sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Opady wystąpią głównie na zachodzie oraz na wybrzeżu. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 6 stopni Celsjusza w północnej części kraju, około 7-8 w pozostałych regionach, do 9 na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie wiał umiarkowanie, na zachodzie dość silnie, z południa. Ciśnienie wyniesie około 1013 hektopaskali i będzie spadać. A jaka pogoda czeka nas w poniedziałek i wtorek? O tym już za chwilę. Zapraszam. W poniedziałek pogorszenie warunków pogody. Na przeważającym obszarze zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu. Pogodniej zapowiada się wyłącznie w regionach zachodnich, na wybrzeżu, a także na Śląsku. Ale i tam miejscami popada deszcz. W dzień na termometrach pojawi się maksymalnie od 5-6 stopni na zachodzie i północy do 7-9 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr dość silny będzie wiał z południowego zachodu. We wtorek powrót zimy. Co prawda na termometrach będzie około 3-4 stopni na plusie, ale niemalże w całym kraju będzie padał śnieg, a wiatr dość silnie zacznie wiać z zachodu.